Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z mojego pięknego lasu i jednocześnie zapraszam na mój wieczór autorski, który odbędzie się w ramach nowego cyklu Poznajmy się 23 listopada o godzinie 18 w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików, Katowice, ulica Dąbrowskiego 2. Przygotowałam też fotografie, które będzie można zlicytować, a wieczór poprowadzi Antoni Krajs. Pozdrawiam, widzimy się. Witam serdecznie na pierwszym spotkaniu z nowego cyklu Poznajmy się. Autorką, która się zaprezentuje i będzie się nam chciała dać poznać, jest Monika Kuboś, której bardzo dziękuję za to, że przełamała się, wyraziła zgodę i radośnie przystępuje do tego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa formuła spotkań. Bo tak jak powiedziałem, to jest pierwsze spotkanie. Kiedyś w naszym okręgu powstawały takie filmy, które cały cykl się nazywał Leksykon Śląskiej Fotografii. One nam troszeczkę przepadły, nie do końca możemy z nich korzystać z różnych względów, ale chcemy dzisiaj to nadrobić. Rozpoczynając właśnie tym spotkaniem i chcemy pewne sylwetki pokazywać, ale też utrwalać, bo to jest bardzo dla nas istotne, żeby utrwalić te sylwetki autorek, autorów i żeby to było na zawsze. Proszę Państwa, dzieło fotograficzne, czyli fotografia, którą my się zajmujemy, myślę, że chyba wszyscy z Państwa oprócz tego, że robicie fotografię, to lubicie oglądać tę fotografię, to jest jedna rzecz. Dzieło fotograficzne, czyli ta fotografia tak zwana artystyczna, chociaż ja bardzo nie lubię tego słowa, bo ono jest takie troszeczkę wyświechtane, nie na tym to polega. Ta fotografia jest skończonym dziełem, produktem zawsze artysty. Za tym dziełem stoi zawsze człowiek. I proszę Państwa, my bardzo często znamy dzieła artystów, natomiast nie znamy tych ludzi. A po to, żeby poznać kogoś, kto za tym dziełem stoi, bo za wszystkimi fotografiami stoją bardzo różni ludzie. W tej chwili fotografia jest tak różna i w tej chwili fotografia zajmuje się tyloma różnymi aspektami, tyloma różnymi dziedzinami życia i nie tylko, że właściwie trudno podzielić fotografię na to, na dobrą i na złą. Ona jest po prostu ciekawa. Natomiast myślę, że w tych naszych spotkaniach najciekawszy będzie człowiek i autor. Dzisiaj Monika Kuboś, muszę się ukłonić. A Państwo możecie wyrazić swój aplauz oczywiście. Proszę Państwa, ja parę słów powiem na temat Moniki, jeśli pozwolicie, bo te słowa pozostaną i myślę, że ważne jest, żeby dziś, tu i teraz ta Monika, która przed nami tutaj siedzi, została w jakiś sposób udokumentowana. Proszę Państwa, Monika, rocznik 78, urodzona w Bytomiu, jak sama pisze, jednak od zawsze mieszkanka Zielonego Zakątka, Śląska, Lublińca. Od 26 lutego 2021 członkini Związku Polskich Artystów Fotografików, oczywiście Okręg Śląski, numer legitymacji 1267. Proszę Państwa, Kamil Myszkowski tam napisał kilka słów o Monice. Ja sobie pozwolę przeczytać te słowa, bo one chyba bardzo trafnie oddają postać, która siedzi tutaj i która dzisiaj pokaże swoją twórczość. Monika w swojej twórczości najczęściej patrzy do wewnątrz. Poddaje się autoanalizie, której wynikiem są wizualne refleksje. Jej fotografie balansują na granicy jawy i snu. Widzimy świat, który wydaje się znany i bliski. Jednak charakter prac Moniki zdecydowanie odsuwa nas od realności w kierunku ulotnych myśli i sennych wizji. Artystka wykorzystuje fotografię do zilustrowania i przepracowania własnych przeżyć i emocji. Stosuje przy tym zabieg metafory, dzięki czemu jej prace przyciągają uwagę, zmuszają do kontemplacji i głębokiego przemyślenia wynikających z nich treści.
Fotografka wykonuje oszczędne formy kadry, jednocześnie zawierając z nich esencję i dobitny przekaz. Gdyby można było określić płeć fotografii, to chciałoby się wręcz powiedzieć, że jej prace są delikatne i kobiece. Jednak delikatność jest tu tylko pozorna, gdyż Monika w swojej twórczości dotyka często tematów trudnych i osobistych. Proszę Państwa, nie będę czytał może całej listy wystaw, ale przeczytam tylko kilka indywidualnych, bo same tytuły tych wystaw, które Monika przygotowała, one mówią chyba bardzo wiele o jej twórczości, o podejściu do tego, co robi. Wystawy indywidualne, 2019 rok, w Miejskim Domu Kultury Koszutka, filia Dąb, Wędruje do siebie. Muzeum Edyty Stein w Lublińcu 2020, suplement. Galeria Pusta, ciąg dalszy w Jaworznie 2020, obecność. Czytając samotność, Galeria Trójkąt w Kole, Pałac Szena w Sosnowcu 2021 rok i oczywiście rząd, szereg wystaw zbiorowych. Zanim zapytamy naszą autorkę o osobiste podejście do tego, co robi, to powiem jeszcze tylko jedną rzecz. 22 stycznia w tym roku, 2022 roku, Monika dostała nagrodę burmistrza miasta Lublińca w dziedzinie kultury. Czyli została doceniona, no i teraz będzie pracować dalej. To, co napisał Kamil, to bardzo fajnie charakteryzuje twoją postać. Powiedz mi, bo to pewno interesuje wszystkich najbardziej. Od kiedy fotografujesz? Jak to się zaczęło w ogóle? Ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że tu Państwo jesteście dzisiaj. Ogromnie mi jest miło i dziękuję za to. Tym bardziej, że jest Mundial, Hiszpania dzisiaj gra, więc tym bardziej się cieszę, że wybraliście Państwo jednak spotkanie dzisiaj tutaj z nami. A wracając do pytania Antoniego, od kiedy fotografuję? Zawsze byłam typem introwertyka. Gdzieś tam bardzo, bardzo często siedziałam w swojej głowie, ogromnie przywiązywałam się do wspomnień. Skrupulatnie też prowadziłam zawsze pamiętnik, miałam jakieś pudełko, do którego chowałam przedmioty, które później pomagały mi gdzieś wracać do wspomnień, do osób, do miejsc. I w momencie, kiedy gdzieś u nas w domu pojawił się aparat fotograficzny, to był taki zwykły, mały Kodak na kliszę, to w tym momencie ten aparat tak jakby zastąpił mi ten pamiętnik i to pudełko i stał się dla mnie takim przedmiotem do zapamiętywania. A było to gdzieś mniej więcej, jak byłam nastolatką, miałam chyba dokładnie z 15 lat. Był to w ogóle taki czas, my w ogóle byłyśmy jako nastolatki, zresztą tutaj Hania jest kumpela z tych czasów moich, z moją bandą, my nie byłyśmy takimi typowymi dziewczynkami, które gdzieś tam chodziły w spódniczkach na spacery, tylko my, mam wrażenie, byłyśmy zawsze spocone i brudne, po prostu umorusane, bo większość swojego czasu spędzałyśmy z chłopakami na boisku po prostu, grając w koszykówkę, grając w piłkę. I tutaj padło generalnie słowo klucz, z chłopakami, dlatego że jako nastolatka wiadomo, co nas interesowało. No, interesowałyśmy się chłopakami. I taki pierwszy moment, który ja pamiętam, tego mojego zapamiętywania, był w momencie, kiedy ja postanowiłam chodzić z tym aparatem fotograficznym i zapamiętywać tych moich kolegów. Niektórzy byli, jakoś dali się spacyfikować, inni troszkę mniej. Ale fajne jest to, że akurat dzisiaj jest tutaj Marek. Marek kiwa głową. Śmieje się, bo z Markiem nie widzieliśmy się dobre, nie wiem, z 27 lat czy nawet więcej. Prawie 30 i fajne jest to, że Marek jest akurat jednym z bohaterów tego mojego zdjęcia, kiedy sobie zapamiętywałam moich kolegów, więc super sprawa w ogóle dzisiaj. Jest tu też właśnie mój mąż, który też wtedy został zapamiętany jako mój kolega, dzisiaj mój mąż, obecny, zaraz Damian powie pewnie. I ta fotografia gdzieś tam służyła mi do zapamiętywania po prostu zwyczajnie.
I to się gdzieś tam zmieniało na przestrzeni lat, ale gdzieś tam zawsze kręciło się wokół pamięci. Także jeżeli pytasz, jak to się zaczęło, to właśnie w ten sposób. Znaczy, miałeś wtedy świadomość, że fotografia jakby może być czymś poważniejszym w ogóle niż tylko takim jakby pamiętnikiem, że ona do czegoś może służyć jeszcze innego? Nie, wtedy to było wyłącznie narzędzie do zapamiętywania i przez dłuższy czas, dokładnie, i przez dłuższy czas służyło mi jako narzędzie do zapamiętywania. Z mniejszą lub większą częstotliwością fotografowałam. Później był taki okres, kiedy fotografowałam mniej i wróciłam znowu bardzo mocno do fotografii w momencie, kiedy urodził się nasz syn Krzysiu. On w tej chwili ma lat 17. I wtedy zresztą pewnie rodzicom tutaj siedzącym nie muszę mówić, że w momencie, kiedy ja obserwowałam gdzieś z tygodnia na tydzień, jak on się zmienia, jak gdzieś umykają mi te cenne momenty, miałam wrażenie, że umyka mi coś cennego, co nigdy więcej nie wróci. I wtedy fotografowałam, pamiętam, bardzo, bardzo dużo. I wtedy też mniej więcej stwierdziłam, że chciałabym fotografować bardziej świadomie. Zaczęłam szukać z książek, gdzieś nauczyłam się mniej więcej, jak się ustawia przesłonę, czas, czułość i tak dalej, ale było mi tego mało gdzieś. Szukałam czegoś dalej i trafiłam wtedy do Śląskiej Szkoły Fotografii, która była w Nakle Śląskim. Prowadziło ją dwóch znakomitych fotografów, Marek Wesołowski i Krzysztof Miller. I to był taki moment, który uważam gdzieś za moment przełomowy chyba, bo tak zachwycili mnie jakoś tą fotografią, że właśnie w tym momencie ta fotografia przestała być dla mnie wyłącznie narzędziem do zapamiętywania, a stała się bardziej narzędziem do wyrażania siebie, do szukania siebie, do takiego samorozwoju nawet. Także to był taki przełomowy moment, kiedy przestała być wyłącznie narzędziem do zapamiętywania. Czy to był taki moment, który jakby dał Ci świadomość tak zwanej fotografii artystycznej? Ja mówię zawsze, że ja nie lubię tego słowa artystyczna, wolę fotografia twórcza. Czy to był taki moment, że chciałaś się zająć tą fotografią twórczą i chciałaś coś działać w tej fotografii, nie tylko po prostu fotografować? Czyli to był ten moment, który spowodował to, że dzisiaj siedzisz tutaj w tym miejscu i jesteś artystką, bo artystą się bywa, nie jest, to jest, tylko powiem. Natomiast ty się zajmujesz fotografią cały czas. Ja mam wrażenie, że twoja sztuka fotograficzna, no, ona nie tylko polega na robieniu zdjęć, ale na ciągłym myśleniu o fotografii. Czy to prawda? Tak, tak, dokładnie. Znaczy, jedną rzeczą jest to, co my widzimy na zdjęciu, a druga rzecz to jest to, co wydarza się z drugiej strony, czyli wszystkie te jakieś emocje, stany, przemyślenia, które towarzyszą samemu procesowi robienia zdjęcia. A twoje pierwsze doświadczenia fotograficzne, bo ja rozumiem, że ty w ciemni nigdy nie pracowałaś, ty ominęłaś ten etap fotografii analogowej tak zwanej. Czyli zaczęłaś od razu fotografować aparatem cyfrowym, tak? No, tak jak mówię, najpierw był ten mały, taki mały, zwykły Kodak automatyczny. Później przez chwilkę fotografowałam Zenitem analogowym, natomiast nie pracowałam w ciemni. Później przyszła już fotografia, w ogóle całkowicie fotografia cyfrowa. Zdarza mi się też sięgać po fotografię otworkową. W tej chwili gdzieś jeden cykl mam taki zrobiony, natomiast nigdzie go nie pokazywałam jeszcze, ale wtedy sięgnęłam akurat po tą technikę, bo żeby uzyskać konkretny efekt, potrzebna mi była akurat fotografia otworkowa. Natomiast zdecydowanie fotografuję cyfrowo. No dobra, to w takim razie takie pytanie, które myślę, że powinno się zadawać każdemu, kto fotografuje. Na pewno masz jakieś swoje inspiracje, bo to czasem bywa tak, że zaczynamy fotografować, robimy te zdjęcia, wydaje nam się, że jesteśmy już jakby gdzieś na dobrej drodze i w pewnym momencie zaczyna nam brakować tych takich doznań, jakby szukamy innych fotografów. Czy pamiętasz kogoś, kto cię tak zainspirował bardzo mocno? Czy ewentualnie możesz wymienić swoich faworytów, które cię inspirują w dalszym ciągu, bo na pewno tak jest. Mhm.
Znaczy zdecydowanie na pewno, tak jak już wspomniałam, gdzieś tam pierwszych mentorów moich, pod których skrzydłami gdzieś tam przez kilka miesięcy zagłębiałam tajniki fotografii, to tak jak mówiłam już, Marek Wesołowski, Krzysztof Miller. I później zdecydowanie osobą, która ma na pewno diametralne znaczenie gdzieś i ma wpływ na to, w jaki sposób ja w tej chwili fotografuję, na pewno jest Józef Wolny. Pierwszy kontakt akurat z Józefa fotografią miałam w momencie, kiedy zaczynał mnie fascynować autoportret. Akurat zaczął mnie fascynować autoportret w tym momencie i trafiłam na jakieś spotkanie w pałacu w Rybnej, podczas którego Józef prezentował swoje fotografie, opowiadał o nich. I to był taki moment, kiedy gdzieś patrzyłam i z każdym słowem miałam wrażenie, że on dokładnie mówi to, co ja myślę o fotografii i co czuję. I dlatego tak bliska stała mi się właśnie jego fotografia i to, co on nazywa metafotofizyką. Czyli z jednej strony kwestia pamięci, z innej strony kwestia właśnie tego, co już wspomniałam, fotografii jako narzędzia do takiego wędrowania w głąb siebie, poznawania siebie, do samorozwoju. Dalej na pewno, zresztą jak Państwo będziecie oglądać gdzieś te autoportrety, na pewno wpływ genialnej Vivien Maier, której fotografię zdecydowanie uwielbiam. Natomiast ja tu w ogóle to tak myślę sobie, że nie potrafię wymienić chyba wszystkich fotografów, którzy gdzieś mają jakiś wpływ, bo czasem nawet mam wrażenie, że nieświadomie zobaczenie jakiegoś jednego zestawu może mieć ogromny wpływ. I to daleko szukać, nie wiem, od lat fotografie niesamowicie osobiste, kobiece i subtelne, chociażby Beaty Mędrek, które mnie fascynują gdzieś od zawsze, szczególnie gdzieś tam w głowie mam twój cykl, patrzę na świat cicho i spokojnie, który gdzieś tam bardzo, bardzo we mnie został. Iwona Germanek z swoimi osobistymi, niesamowicie wspaniałymi fotografiami, które też otwierają mnie w jakiś sposób. Tak mówię, wszystkich chyba nie potrafię wymienić, ale tutaj chyba te osoby takie, które najbardziej gdzieś zaistniały fotograficznie w mojej głowie. A ja myślę teraz o takiej jednej rzeczy, ponieważ twoja fotografia jest charakterystyczna nie tylko pod względem treści, ale na przykład ja nie widziałem nigdy u ciebie kolorowego zdjęcia, po pierwsze, a po drugie, chyba nie widziałem innego formatu niż kwadrat. Mhm. To wytłumacz się. A czy tak, kolorowe, faktycznie kolor pojawia się u mnie bardzo rzadko. Chyba jedyne zdjęcie, które gdzieś wyszło w przestrzeń, że tak powiem, kolorowe moje, to zdjęcie podczas naszej właśnie wystawy Obecni tutaj w SPAF-ie. Nie może część z Państwa kojarzy to zdjęcie rodzynki na talerzyku. Ogólnie to tak, faktycznie koloruję w czerni i bieli, a kolor gdzieś się pojawia w momencie, kiedy jest on zasadny, więc w momencie tak jakby tego podjęcia decyzji na samym początku, czy ten kolor będzie mi potrzebny, czy nie, w tym momencie decyduję, czy go użyję, czy nie. Używam go bardzo rzadko. W przypadku rodzynki faktycznie było to niezbędne, bo chciałam podkreślić, tam był taki pozłacany talerzyk, pozłacana filiżaneczka i w tym momencie ten kolor był na tyle istotny, że musiałam go użyć. Natomiast faktycznie robię to bardzo rzadko, ponieważ kolor mi często przeszkadza. I dlatego, a jeżeli chodzi o kwadrat, ja po prostu lubię ten kwadrat. Jest w nim jakiś spokój, harmonia, taka równowaga i chyba najlepiej się czuję właśnie fotografując w kwadracie. Myślę, że poznaliśmy sposób myślenia Moniki, bo to jest bardzo istotne, jak swoją twórczość traktuje artysta. No i może teraz kilka słów wprowadzenia do tych zdjęć, które zobaczymy. Będą to, proszę Państwa, prezentacje z muzyką, specjalnie napisaną do tych prezentacji, ale ja myślę, że powinnaś, Monika, wprowadzić, co będziemy oglądać. Oczywiście kwadraty. O tak, kwadraty. Na pewno kwadraty. I na pewno czarno-białe. Także podzieliłam tutaj tę prezentację na dwie części.
W pierwszej części będzie można zobaczyć cztery moje cykle. Pierwsze dwa zdecydowanie wiążą się właśnie z pamięcią. Pierwszy z nich nosi nawet tytuł Pamięć. Będzie się tam przewijała pewna postać, ta postać to moja babcia. A powstał ten cykl z potrzeby zapamiętania tego, że gdzieś tam jakiś czas temu, to było gdzieś 20 lat po śmierci mojej babci mniej więcej, znalazłam taki taboret mały i tak otwarły mi się takie klapki z pamięcią i stwierdziłam, że chciałabym poszukać, czy jest coś jeszcze, czy zostały jeszcze jakiekolwiek przedmioty, które będę mogła zapamiętać. I to są właśnie gdzieś te przedmioty, które otwierają mi takie klapki z pamięcią. Ten drugi cykl tak jakby jest konsekwencją pierwszego, bo na jednym z tych zdjęć w pierwszym cyklu jest takie pudełko, które było przedmiotem należącym do mojej babci. Zawsze jak byłam mała, to ono gdzieś tam wysoko leżało, nigdy nie miałam do niego dostępu, zawsze sobie wyobrażałam, że jakieś skarby tam są. No i jak znalazłam to pudełko, okazało się, że w tym pudełku jest życiorys. Okazało się, że jest to życiorys mojego dziadka i pierwszy moment był taką, ja mojego dziadka nie znałam, mój dziadek zmarł zanim się urodziłam. I pierwszy moment był taką euforią, że znalazłam coś fajnego. Po czym jak zaczęłam go czytać, to okazało się, że to jak to bywa z takimi urzędowymi pismami, okazało się, że nie dowiedziałam się niczego, czego chciałabym się dowiedzieć, czyli dowiedziałam się jakichś faktów, natomiast dalej nie wiedziałam nic o dziadku, nie wiem, kogo kochał, jaką lubił muzykę, jakie miał marzenia. I tak była taka huśtawka emocji. I później znowu spojrzałam na ten życiorys, tytuł tego cyklu jest w ogóle nie życiorys, ponieważ spojrzałam na niego z tej perspektywy, że stał się on dla mnie ważny, nie jego treść, ale sam ten życiorys jako przedmiot, jako tak jakby świadek tamtych zdarzeń i zaczęłam w nich szukać jakichś śladów, jakichś zagięć, tego jak pada na nie światło i o tym właśnie jest ten drugi cykl. I to są te związane z pamięcią właśnie. Natomiast trzeci cykl to jest cisza. I ten cykl też powstał z potrzeby, zresztą jak wszystkie te fotografie, one każdy cykl wynika z jakiejś potrzeby. I to była potrzeba oderwania się gdzieś od tego przegadanego świata, zresztą dość często mam takie potrzeby. I mam także, trzymając w ręce aparat fotograficzny, prościej jest mi się zatrzymać i być w miejscu tu i teraz i gdzieś się odciąć. I szukając tej ciszy na fotografiach, znalazłam tą ciszę w sobie. I ostatni, ten czwarty cykl z tej pierwszej części, to jest cykl, który nosi tytuł Samotność. I tutaj samotność jest tak jakby dla mnie dwuwymiarowa, dlatego że po pierwsze powstał ten cykl wiosną 2020 roku, czyli w czasie tego pierwszego lockdownu, kiedy wszystkich nas pozamykali. A po drugie w tym czasie chodziły mi po głowie właśnie takie myśli związane z samotnością w takim sensie egzystencjalnym, że w sumie jesteśmy praktycznie od momentu urodzenia aż do śmierci w zasadzie jesteśmy samotni, nawet jeżeli jest ktoś obok nas bliski, nawet jeżeli ktoś nas przytula, nawet kiedy jest obok, to tak naprawdę z naszymi emocjami i uczuciami radzimy sobie sami. Tak jak ktoś to kiedyś powiedział, że mój ból zęba czuję tylko ja. I tak trochę o tym jest ten cykl. Cisza to był, o ile pamiętam, jeden z zestawów, które przedstawiłaś na komisji, która jakby opiniowała twoją kandydaturę do związku i ta cisza jakby przekonała, o ile dobrze pamiętam, bo sam w tej komisji byłem, członków komisji, ale mam jeszcze takie pytanie, zanim zobaczymy zdjęcia, jak to się w ogóle stało, że postanowiłaś przystąpić do Związku Polskich Artystów Fotografików? Czy ktoś ci kazał, namówił?
to znaczy gdzieś tam, tak jak mówię, ta moja świadomość fotograficzna na przestrzeni lat gdzieś się bardzo zmieniała. Później brałam też udział w wielu warsztatach prowadzonych przez chłopaków, właśnie przez Krzysia Szlapę i Kamila Myszkowskiego. I to gdzieś tam z ich strony padła propozycja, czy nie myślałam kiedyś o tym, żeby przystąpić do SPAF-u i tak się tu znalazłam. Thank you.
Znaczy autoportret jest chyba w tej chwili akurat czymś, co jest mi najbliższe w ogóle w fotografii. Jakoś tak kierowanie aparatu w swoją stronę, jakby to powiedzieć, sprawia, że chyba jestem bliżej siebie. Potrafię się zatrzymać, gdzieś może zadać sobie pytanie po prostu, jak się czujesz. Sprawia, że chyba więcej rozumiem. Czasami autoportret jest w ogóle formą terapii w pewnym sensie. Pozwala sobie gdzieś poradzić, na przykład czy z jakimiś przemyśleniami, czy z emocjami. I właśnie tym chyba dla mnie jest w tej chwili autoportret. Thank you.
Jak nazwałabyś tą fotografię, którą ty tworzysz? Wspomniałaś Józka Wolnego, który potrafi nazwać swoją fotografię w jakiś sposób. No on to nazywa. Czyli jest metafotofizyczna, no właśnie. Jest osobista, jest potrzebna. Nie potrafię tego inaczej nazwać i chyba nie chciałabym tego nawet szufladkować. Proszę Państwa, ja myślę, że było nam bardzo miło gościć Monikę. Było nam bardzo miło obejrzeć te fotografie. Myślę, że pozwolicie, że w Waszym imieniu wyrażę, że czujemy duży niedosyt, bo chciałoby się tych fotografii oglądać dużo więcej. Ale zanim pożegnamy się, zanim Ci podziękuję, to jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Czy w najbliższym czasie przewidujesz rewolucję w swoim stylu fotograficznym? Czy chcesz robić coś innego, czy dalej będziesz podążać w tym kierunku? Znaczy rewolucję na pewno nie, teraz chodzi mi coś po głowie, co na pewno będzie się wiązało u mnie z jakimś kolejnym zresztą wyjściem z mojej strefy komfortu. Ale ja nie chcę nic o tym więcej powiedzieć, bo odkąd ten pomysł się gdzieś pojawił w mojej głowie, to on już gdzieś zmieniał swoją formę kilkukrotnie i ja nie wiem, jaki będzie końcowy efekt. W każdym razie będę trochę wychodzić ze strefy komfortu prawdopodobnie, ale nie powiem nic więcej. O, twoje prawo. Czyli musimy czekać na twoje najnowsze rzeczy. Ja pytam dlatego, że fotografia, którą ty wykonujesz i z reguły tak bywa przy artystach, którzy znajdują swoją drogę, ona po pewnym czasie zaczyna nudzić artystę, a czasami publiczność. Nie wyczułem tutaj, żeby się Państwo znudzili, no bo tego było niewiele, ale ja myślę, że to się fajnie ogląda takie zdjęcia. Natomiast czy taka fotografia, właśnie Cię zapytam, czy to Cię nie nudzi? Bo to jest jednak specyficzny styl. Jest to bardzo zamknięte w tych ramkach kwadratu i to jest fotografia, którą pokazujesz siebie, oczywiście tylko na tyle pokazujesz, na ile ty chcesz pokazać tutaj ludziom i czy nie chcesz na przykład, no właśnie, czy nie chcesz wyjść z tego takiego bardzo zamkniętego świata? No to właśnie tak jak wspomniałam, może trochę będę wychodzić z tym wyjściem ze strefy komfortu, poza tym tak jak mówię, w tym momencie, na tą chwilę czuję to tak, a nie inaczej i na tą chwilę cały czas gdzieś trwa ten cykl tych autoportretów, bo tak jak wspomniałam, są mi gdzieś potrzebne, ale jak będzie wyglądała moja fotografia za 3 lata, za 5 lat, nawet za miesiąc, ja tego nie wiem, nie mam pojęcia. Dlatego, że tak jak mówię, gdzieś tam ta fotografia wypływa z moich potrzeb, z mojego wnętrza, z tego, co chcę pokazać i nie wiem, jak będzie wyglądała za chwilę. Przekonamy się. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Monika Kubuś. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz Państwo możecie się